Fazę? Janek, 8 godzin nam zajęła podróż do Tarnowa, bardzo, bardzo długo, ale czy ty jako doświadczony zawodnik masz takie lepsze sposoby na to, żeby sobie z tym radzić, czy cały czas takie długie podróże ciebie męczą? Nie, no nie męczą, ale naprawdę podróż była długa. Trzeba po prostu gdzieś się poruszać i przygotować do jutrzejszego meczu, który będzie bardzo ważny, tak jak postanowiliśmy sobie. Znowu to będzie mecz jakby za 6 punktów i no ważne jest, jak będziemy grali jutro, dzisiaj, jak mówiłem, dobrze sobie przygotować na odpocząć, może jakąś terapię i jutro z rana jeszcze rozruch i wieczorem ważny mecz. Także. Jak właśnie ten trening dzisiaj wyglądał? Jak też trenerzy do niego podeszli? Czy troszeczkę was odpuścili, czy docisnęli? Nie, no bo była długa rozgrzewka, bo trzeba naprawdę tej nogi rozluźnić po tej podróży. Żeby jakaś krzywda nie wpadła do zespołu i no później tam były techniczne elementy, trzymanie piłki w grze i pod koniec jeszcze ta zagrywka z przyjęciem i jeszcze później szóstki i znowu zagrywka, także myślę, że do hale jesteśmy przygotowani, jeszcze jutro mamy rano z rozruch, także jakby nie biegnie lepiej, będziemy przygotowani na mecz. No to na sam koniec, czy po tym piątkowym zwycięstwie z Lublinem mentalnie jesteśmy na poziomie, na którym jeszcze w tym sezonie nie byliśmy? Nie chcę tłumaczyć to, w jakim stanie jesteśmy. To już jest za nami ten mecz, teraz się skupiamy na jutrzejszym meczu, żeby po prostu ten mecz wygrać.